Cześć, mamy połowę lipca, zebrana cebula, pole po cebuli przygotowane do dalszych zasiewów. No i co ja tutaj będę robił? Tutaj zrobiłem sobie pierwszy rządek, w którym mam już posianą fasolę. I tak, między znacznikami dałem sobie 4 punkty, w których posiałem fasolę i gołąbską. Jest to fasola na suche ziarno. Teoretycznie w sierpniu, we wrześniu można ją zbierać, jeżeli posadzimy ją maj, czerwiec. Ja ją sadzę w połowie lipca, także z opóźnieniem, ale to jest taki swego rodzaju, można powiedzieć, eksperyment. Zobaczymy, czy ona mimo wszystko wyda nasiona, które będą po prostu dobre do jedzenia. Chodźcie, tutaj przejdziemy obok, to jeszcze Wam pokażę i gołąbską, jak na chwilę obecną wygląda ta, która była siana na wiosnę. Także to są te krzaki, tak to wygląda. To już jest praktycznie uschnięte. Taki krzak można wyjąć, no i on może sobie obsychać. Tutaj to jeszcze nie, jeszcze jest to, jak widzicie, żywe, ale ogólnie już ta fasola powoli zaczyna padać. No jest to też spowodowane niestety pogodą, bo susza. Tutaj się woda non stop nie leje, nawodnienia kropelkowego nie ma, także tyle co ze zraszacza tej wody dostanie, ewentualnie z węża. No teraz jesteśmy akurat po deszczu. Jesteśmy po deszczu. Trochę za późno ten deszcz, bo już większość rzeczy niestety uschła, także teraz te deszcze to już mogą sobie nie padać, już się nie przydadzą. Deszcz był potrzebny na wiosnę i na początku lata. No niemniej jednak, wracając do fasoli, tak jak widzicie, no to ona już tutaj do zbioru powoli się zaczyna szykować. No i jeszcze słowo o fasoli Aura. Ta fasola, jak widzicie, jeszcze jest dość mocno zielona. Także tak to tutaj się prezentuje, jeżeli chodzi o fasolę. I wracamy do fasoli. Także tutaj mam aurę. Dalej posiałem sobie polkę. W sumie to którą fasolę bardziej lubicie? Żółtą czy zieloną? Bo ja lubię zieloną. No i dlatego posiałem żółtą. Także tu będzie dalej polka. I jeszcze tam na końcu też eksperyment. Coś takiego, zielona taka fasolka. Posiałem, nie wiem co to. Za to nasiona są nieco większe. Zaraz Wam pokażę. Od razu widać, też tutaj będę musiał to zaznaczyć. Weźmiemy sobie nasionka. O, zobaczcie. Tutaj te jakie małe, a te zielone są takie duże. Także zobaczymy co to będzie, czy też to wzejdzie i jaka ta fasola będzie w smaku. Rządek numer 2 już gotowy. Do znacznika, o tam jest znacznik, jest posiana fasola, też polka, a dalej ta zielona. Zobaczymy co z tego wyjdzie, jaka to będzie fasola. Teraz tak, coś na poplon w stylu rozponka. Także tutaj posieję trochę rozponki. W międzyczasie mam też już posiane, posadzone w zasadzie, bo to są sadzonki ogórka. Ogórek śremski. I tak, porobiłem im takie okopy, bunkry, z tego względu, żeby po prostu było je łatwiej podlewać. Śmiesznie to trochę wygląda, ale najważniejsze, że działa. Z czasem i tak deszcz, jeżeli będzie padał albo przy podlewaniu, to zostanie rozmyte. No i co się tutaj dzieje dalej jeszcze? Tutaj troszkę powrzucanych na... Oj, liście zasłaniają. Troszkę powrzucanych nasion. Jest to ogórek F2. Tutaj od torebki mam F1. Też to jest śremski. Także tak, póki co tutaj to u mnie wygląda. No i jeszcze odpowiedź na pytanie, co można posiać po, albo posadzić w miejscu po cebuli. Wszystko można posiać, posadzić wszystko, za wyjątkiem
warzyw cebulowych, czyli na pewno po cebuli nie siejemy cebuli, nie sadzimy cebuli. To samo jest z czosnkiem i sporem, także tego nie sadzimy. To jest to, a tak wszystkie pozostałe warzywa, według mnie oczywiście, można siać i sadzić. Oczywiście należy wziąć pod uwagę to, że mamy 17 lipca, także nie wszystko może nam wzejść i nie wszystko może nam plonować tak, jak powinno. I tutaj jeszcze jeden eksperyment. Mam taką torebkę ogórka sałatkowego. Tak on sobie na zdjęciu wygląda. Jestem ciekawy, czy coś jeszcze uda się z niego uzyskać w tym roku. Zobaczymy. Także mam tutaj już przygotowaną rozsadę. Zaraz umieszczę sobie tutaj po kilka nasion. No i będziemy czekać na sadzonki. No i gotowe. Także teraz ogórek trafi do mini szklarenki. W tej mini szklarence już mogę wystawić takie warzywa jak kalarepka. Jest już kalarepa. Tutaj mamy pak choi. Też można wyjąć. Zwykła sałata, no to wiadomo, ona leży i leży. Tu jest rzymska. A tutaj jeszcze jest trochę roszponki. Także to wyskakuje. Sałata masłowa w towarzystwie ogórka zostaje. Zaraz to nakryję. Tutaj jeszcze pokażę Wam, jak już wszedłem, inne różne dziwne rzeczy, które tutaj się znajdują. Oczywiście pomidor wyhodowany z wilka, uprawiany w tym roku w donicy. Obok dostałem trochę sadzonek papryki. Zaraz Wam je wszystkie pokażę. Jedną mam taką. Jestem ciekawy, czy coś z tego będzie. Zobaczcie, ładna, zdrowa, ciemne liście. No normalnie grzech na kompost wyrzucić. Tutaj to sobie nakrywam. Później otworzymy, niech się przewietrzy. Zobaczcie, tutaj ile sadzonek papryki. Ładne papryczki. Muszę je w ogóle poprzesadzać. Większe doniczki. Może coś jeszcze z nich będzie. No jajku, sam się łudzę. Pewnie nie. A tutaj już większy kaliber. Dwie najładniejsze sadzonki. Tak one się prezentują. Zupełnie nawet nie wiem, co to jest. Czy to będzie ostre, czy to będzie słodkie. Nie mam pojęcia. O, tutaj oczywiście wiatr wieje. Liść się uszkodził. Ale jest sporo pąków. Może zdąży. Tutaj natomiast widziałem kwiat. O, jest już kwiatuszek. Zobaczymy, czy dojdzie do zapylenia. Papryka poszła. Tutaj ma taką słaby pęd. W sumie dobrze by było go usunąć. A poza tym to poszła tutaj na raz, na dwa i na trzy. Także całkiem nieźle. No i zobaczcie, no liście to wyglądają naprawdę tak, jakby były nawoskowane, błyszczą się, ładna, ciemna zieleń. Ta też daje radę. Poszła na dwa. Tutaj ze środka usunąłem zawiązek, tak żeby ona skoncentrowała się na tych zawiązkach wyżej. Może coś z tego wyjdzie. A, no i jeszcze rzućmy okiem na tą papryczkę. Ta jest z tej trójki najmłodsza. Albo może to jakaś inna odmiana, jest nieco późniejsza. Ciężko powiedzieć, bo tak jak mówię, wiem, że to jest papryka, nic więcej. No i tutaj dopiero coś się zaczyna dziać. Zobaczymy. Zobaczymy, dajmy temu szansę. Może jakieś owoce z tego będą. No i wracając tutaj do tego kawałka ziemi. Na chwilę obecną tyle. To, co miało być posiane, posadzone, jest już w ziemi, zagrzebane. Tutaj jeszcze wolny jeden rządek i tam połowa. No ale to wiadomo, na te roszponki, pak choje i inne tego typu warzywa, które przed chwilą widzieliście. Ja Wam dziękuję i do następnego odcinka. Cześć!